budziąco nietypowa sytuacja. Mamy, gościmy ministrów, wiceministrów, posłów, kandydatów na prezydenta, a tutaj gościmy oczywiście posła, ale przede wszystkim rzecznika rządu. Czy pan przyjechał tutaj jako rzecznik rządu, jako poseł? Jak to wygląda? Ja przyjechałem tutaj przede wszystkim jako poseł i rzecznik rządu, w związku z tym, że prowadzimy w całej Polsce spotkania w ramach takich spotkań regionalnych dotyczących lokalnych problemów, wyzwań. A jako rzecznik rządu tutaj chcę odpowiedzieć na te najważniejsze wyzwania w najbliższych latach. Mamy kryzys światowy, w związku z tym też chcę powiedzieć o tych rozwiązaniach finansowych w ramach tarczy finansowej, w ramach tarczy antykryzysowej, ale również o programach rządowych dotyczących Polski lokalnej, czyli Funduszu Dróg Samorządowych, ale również o projekcie pana prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącego wpłat i zwiększenia środków własnych dla samorządów w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Przed nami bardzo dobra perspektywa ze względu na wynegocjowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego rekordowy budżet dla Polski w ramach Funduszu Unijnego oraz Funduszu Odbudowy Europy. W związku z tym kluczem jest pozyskiwanie tych środków przez samorządy. Niektóre z nich nie radzą sobie finansowo, w związku z tym tutaj wsparcie rządu w tej sytuacji będzie możliwe poprzez właśnie fundusz, który ma zamiar utworzyć rząd. Czyli to spotkanie bardziej informacyjne niż kampanijne, czy to się jedno z drugim wiąże? Trudno uciec od kampanii wyborczej w trakcie, gdy ona wkracza w finałową fazę, tak na dobrą sprawę. Więc dzisiaj chcę powiedzieć przede wszystkim o tym, jaka jest perspektywa dla takich miast jak Grudziądz oraz tutaj otaczające miejscowości i jaka jest perspektywa w przypadku wygranej wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy i dobrej współpracy z rządem, a jaka jest alternatywa w przypadku wygranej innego kandydata i tej współpracy, która może się układać dużo gorzej w takiej sytuacji, gdy mamy do czynienia z konfliktem w najważniejszych instytucjach państwowych. Wiadomo, dużo gorzej się rządzi i też dużo gorzej realizuje się plany, które były zapowiadane. No właśnie o to chciałem zapytać, czy już gdzieś w rządzie mówi się o tym, jak będzie wyglądała praca rządu w momencie, kiedy prezydentem zostanie nie Andrzej Duda? Przede wszystkim wierzymy w to, że prezydentem zostanie Andrzej Duda. Ma najlepsze sondaże w tej chwili. Ciężko pracujemy my jako struktury Prawa i Sprawiedliwości, ale również sam pan prezydent przez ostatnie 5 lat na to, aby uzyskać reelekcję. I ten wariant jest dla nas brany przez uwagę i cały czas jesteśmy przekonani, że jest możliwy. Ja mam pytanie. Mówi pan o różnych rozwiązaniach dla samorządów. Czy dla Grudziądza konkretnie? Największy problem Grudziądza to szpital. Czy coś konkretnego... Jeżeli chodzi o kwestie związane z Grudziąckim Szpitalem, ja zdaję sobie z tego sprawę, że przez złe zarządzanie tutaj niestety mamy do czynienia z bardzo wysokim zadłużeniem. W związku z tym tutaj oczywiście trzeba zastanowić się, w jaki sposób podchodzić w ogóle do funkcjonowania szpitali w całej Polsce, jeżeli chodzi o pomoc tym szpitalom, które mają zadłużenie, ale jednocześnie patrzeć na sposób zarządzania. To znaczy, to musi być zawsze brane pod uwagę w taki sposób, że pomoc może być udzielana tam, gdzie faktycznie są podejmowane faktyczne działania naprawcze, ale oczywiście tej sytuacji my jako rząd się przyglądamy, bo sprawa szpitala w Grudziądzu jest znana. Podobnie jak zła sytuacja finansowa miasta i sytuacja finansowa budżetu, bo tutaj niestety też mamy do czynienia z, trzeba prosto sobie powiedzieć, z nieodpowiedzialnym zarządzaniem funduszami miejskimi i w taką wejście w taką pętlę zadłużenia, która ma